którym złożymy prostego, ale bardzo efektownego motyla origami. Kwadratowy arkusz papieru składamy wstępnie wzdłuż prostych linii we wszystkich kierunkach, czyli po przekątnych i na pół z jednej i z drugiej strony. Obracamy kartkę i naciskamy wystający wierzchołek. Boczne krawędzie składamy do środka, tworząc kształt trójkąta złożony z dwóch nałożonych na siebie płaszczyzn. Następnie zaginamy prawy wierzchołek, kierując go do góry. Tą samą czynność wykonujemy z lewym wierzchołkiem. Później odwracamy figurę na drugą stronę i ustawiamy ją do góry nogami. Chwytamy za jego dolną część i kierujemy ku górze, tak aby wierzchołek wychodził poza górną krawędź trójkąta. Następnie odwracamy konstrukcję na drugą stronę, w dalszym ciągu trzymając palec na wierzchołku i zaginamy wystający wierzchołek pod spód. Następnie zginamy wzdłuż osi pionowej i dociskamy. Motyl jest już gotowy.